Takie pielgrzymki nie były niczym nadzwyczajnym, a na czas ich trwania często zrywano więzy przysięgi narzeczeńskiej, by je odnowić po powrocie młodzieńca. Ale serce Amary było pęknięte, bo myślała, że Moran już wkrótce się z nią ożeni. Kiedy młodzieniec zobaczył jej łzy, powiedział: nie płacz, obiecuję, że po powrocie poślubię cię. Czekaj tylko na mnie. Możesz lepić garnki, a zobaczysz, że czas będzie mijał szybko. Potem Moran wyruszył na swoją pielgrzymkę do dalekich brzegów. Minęło wiele lat, w czasie których młodzieniec przeżył wiele przygód, ale zaczął też tęsknić za domem i za Amarą. Teraz dopiero zdał sobie sprawę, że ją kocha i że chce ją poślubić. Ale kiedy wrócił do swojej wioski, nie znalazł jej pomiędzy garncarzami. Poszedł do jej domu, ale tam jej rodzina powiedziała mu, że po wielu latach oczekiwania Amara zgodziła się zostać uczennicą gawędziarki. I że po tym, jak jej nauczycielka wyleciała na swój ostatni lot zeszłej zimy, Amara sama została nową gawędziarką. Zły Moran poszedł do gniazda gawędziarki, a kiedy zobaczył Amarę, rzekł do niej: obiecałaś mi, że będziesz czekać. Ale Amara nie odpowiedziała ani słowem. Po prostu odwróciła się i podniosła z ziemi coś zawiniętego w liście, po czym dała to Moranowi. Młodzieniec podwinął liście i zobaczył, że wewnątrz jest stary garnek, pęknięty na dwie części. Co to za garnek? Zapytał. Dlaczego nie czekałaś na mnie tak, jak cię o to prosiłem? W końcu Amara powiedziała: zrobiłam ten garnek dla ciebie, drogi Moran, kiedy wyruszyłaś w podróż, bo chciałam ci go dać jako ślubny prezent. Ale kiedy minęło wiele lat, w końcu zdałam sobie sprawę, że wcale nie kochałeś mnie tak, jak ja kochałam ciebie. A życie złudną nadzieją byłoby dla mnie śmiercią. Ale ja chcę się z tobą ożenić, wykrzyknął Moran. Przecież wróciłem. Ale Amara tylko wskazała na ten garnek w jego rękach i powiedziała: tak, jak stary garnek, który zostanie się bez opieki, serce może pęknąć, a skruszonego serca nie można już naprawić. Po tych słowach Amara odwróciła się i nie chciała rozmawiać z Moranem. A jego serce, jak garnek zostawiony bez opieki, pękło na dwoje. Bo nieobecność potrafi skruszyć nawet najbardziej kochające serce. To była opowieść o powrocie do domu. Moja opowieść, a ja przekazałam ją własnymi słowami. Tak jak kiedyś przekazała mi ją moja nauczycielka. Jak przekaże ją swoim uczniom, kiedy nadejdzie czas. Do zobaczenia, Niva. Do zobaczenia, April. Co? To jeszcze raz. Czy teraz jesteś gotowa, żeby poddać się próbie? Nie. Tak, co to za pytania? W opowieści o wichrach. O, z której góry spadała Joanna, kiedy chciała wzbić się wyżej i dalej niż ktokolwiek przed nią? No teraz to? Mylisz się. Następnym razem... Dobra. Aha, muszę pogadać o co ci chodzi. Nie mam tutaj wichrów, nie wiem. Wichry, coś. Cześć. Cześć. O Jezus. Do zobaczenia. Aha. Do zobaczenia. To mi nie powie. Może ta, nie wiem. Przyjaciółeczka. Cześć, Zaino. Cześć, April. Znasz którąś z opowieści o gwiazdach, o morzu albo o powrocie do domu? Tak. Mamusia nauczyła mnie opowieści o gwiazdach. Jest bardzo ładna. Chcesz ją usłyszeć? No tak, bardzo. Dobrze. To moja opowieść. Opowieść o gwiazdach. Opowiem ci ją własnymi słowami, tak jak opowiedziała mi ją moja nauczycielka.
właścicielka. Mały jest Jim Jay. W pobliżu grzmiących wzgórz mieszkała dziewczynka imieniu Monea. Monea była bardzo ciekawska i zawsze przeszkadzała dorosłym Aladdinom. Idź się bawić gdzie indziej, mówili do niej. Ale ona nie chciała się bawić z innymi dziećmi. Wolała być z dorosłymi, przyglądać się temu, co robią i uczyć się od nich. Ale pewnego dnia, kiedy garncarze i strażnicy